Tak, kilka informacji z mojej strony, a później jestem do dyspozycji, jeżeli chodzi o pytania. Szanowni Państwo, dzisiaj kolejne dobre informacje dotyczące kwestii wysokości bezrobocia w Polsce. Główny Urząd Statystyczny podał informację dotyczącą nowych danych w tym zakresie. Stopa bezrobocia w Polsce w maju wyniosła 5,1% według klasyfikacji GUS-u. Miesiąc temu było to 5,2%. To pokazuje, że te rozwiązania, które do tej pory funkcjonowały w Polsce, w szczególności w okresie covidowym, kwestie związane z tarczami finansowymi, tarczami antykryzysowymi, przyniosły dobry efekt w postaci właśnie bardzo niskiego bezrobocia, najniższego bezrobocia w historii Polski. To, co było zmorą przez wiele lat, dzisiaj na szczęście już za nami. Również te czasy kryzysowe związane z covidem, z wojną, na szczęście nie wpłynęły negatywnie na stopę bezrobocia w Polsce. Polskie firmy, polscy pracownicy bardzo dobrze sobie radzą w tym obszarze. Też dla porównania widzimy to, jak to wygląda na tle innych krajów Unii Europejskiej. Co prawda to jest według statystyk Eurostatu, tam jest inna klasyfikacja, jeżeli chodzi o wysokość procentową, bo nieco inaczej się liczy wysokość bezrobocia w tych klasyfikacjach, 2,7%, co plasuje nas na najniższym, właśnie na najlepszym miejscu, ale z najniższym bezrobociem w całej Unii Europejskiej. Razem z Czechami pod tym kątem jesteśmy liderami. Cieszymy się, bo to oznacza, że w Polsce nie ma kłopotów, jeżeli chodzi o kwestie związane z bezrobociem. Te rozwiązania, tak jak wspomniałem, finansowe, podatkowe powodują, że Polska jest dobrym miejscem do tworzenia nowych zakładów pracy, co zresztą udowadniają też ostatnie, kolejne dobre informacje dotyczące inwestycji w Polsce, jak chociażby kwestia związana z inwestycją firmy Intel, największą, najdroższą inwestycją zagranicznej firmy w historii Polski, która ostatnio została ogłoszona na Dolnym Śląsku. Szanowni Państwo, dzisiaj również pan premier Mateusz Morawiecki poinformował, że podjął decyzję o tym, aby przedłużyć zerową stawkę podatku VAT na najważniejsze towary żywnościowe, spożywcze. Tak jak Państwo wiecie, do tej pory ta obniżona stawka VAT do 0% funkcjonowała, aby przynieść pozytywne efekty związane z obniżeniem inflacji. Zdecydowaliśmy się po analizie makroekonomicznej, żeby przedłużyć stawkę zerową stawkę podatku VAT na żywność do końca tego roku. Pan premier dzisiaj już o tym poinformował i dzięki temu też siłą rzeczy to jest dobra informacja, jeżeli chodzi o perspektywy inflacyjne. A tak jak Państwo wiecie, na szczęście w tym obszarze są lepsze wiadomości w ostatnich miesiącach. Inflacja wyraźnie spada w stosunku do tego, co było w lutym. Tak jak Państwo widzicie, 18,4%, w maju to było już 13%. Liczymy na to, że w tym roku inflacja w ostatnich miesiącach tego roku będzie już jednocyfrowa i że faktycznie te trendy będą wyglądały tak, jak właśnie przed chwilą na załączonym wykresie. I szanowni Państwo, jeszcze jedną chciałem informację przekazać dotyczącą eksplozji, która miała miejsce dzisiaj w nocy, czy właściwie wczoraj w nocy w miejscowości Wojsławice. Tak jak Państwo wiecie, w tej miejscowości doszło do eksplozji. Chciałbym też przekazać informacje, które są na ten temat dostępne w tej chwili. Wszystko wskazuje na to, że doszło do wybuchu wcześniejszego ładunku wybuchowego, który był nie wybuchem z czasów II wojny światowej, ale zgodnie z procedurami, gdy pojawiła się taka informacja, że doszło do takiego wybuchu, zgodnie z przyjętymi procedurami, też wczoraj wieczorem pan premier Mateusz Morawiecki, pan premier Jarosław Kaczyński, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński byli na bieżąco informowani o tej kwestii, również pan prezydent Andrzej Duda, ale później po wszystkich wyjaśnieniach służb, zweryfikowaniu informacji, tak jak mówię, ostatecznie informacja o tym, że najbardziej prawdopodobnym wariantem właśnie była kwestia detonacji, nie wybuchu z czasów II wojny światowej. Wieczorem również zgodnie z procedurami dowództwo operacyjne rodzaju sił zbrojnych weryfikowało, czy mogło być to jakieś inne wydarzenie, na przykład wydarzenie związane z jakiegoś rodzaju działaniami w powietrzu. Natomiast takie informacje się w żaden sposób nie potwierdziły, ale zostały ponownie zweryfikowane w nocy na wszelki wypadek. Szanowni Państwo, tyle z mojej strony. Teraz jestem dostępny, jeżeli chodzi o pytania. Bardzo proszę, pani redaktor Drost. Dzień dobry, Monika Drost, TVP Info. Panie Rzeczniku, na początku chciałabym zapytać, jak można interpretować słowa niemieckiego polityka Webera, który powiedział, że jesteśmy jedyną siłą, która może zastąpić PiS w Polsce, poprowadzić ten kraj z powrotem do Europy. Jak można zinterpretować te słowa? Szanowni Państwo, chyba nie trzeba interpretować, wystarczy zrozumieć dosyć wprost. Pan Weber jest przedstawicielem Europejskiej Partii Ludowej, partii, w której członkiem jest Platforma Obywatelska, której przewodniczącym był Donald Tusk.
To de facto słowa oznaczają, że w jakiś zewnętrzny sposób przez naciski polityczne, próbowanie wykreowania jakiegoś wrażenia w instytucjach unijnych, Europejska Partia Ludowa próbuje wpłynąć na efekt wyborczy w Polsce i trzeba o tym mówić wprost. Właściwie nie trzeba mówić, bo wystarczy zacytować pana Webera, żeby to wiedzieć. To nie jest zresztą pierwszy polityk, który się tak wypowiadał. Mieliśmy też inne wypowiedzi polityków niemieckich, którzy wprost życzyli, aby w Polsce władza Prawa i Sprawiedliwości się skończyła. Rozumiem to, że takie oczekiwanie jest ze strony wielu polityków niemieckich, ponieważ nasza polityka naszego rządu jest bardzo asertywna wobec narzucania polityki przez Niemców w instytucjach unijnych, no a także, no, powiedzmy sobie wprost, jesteśmy tą partią polityczną, która bardzo mocno stawia na kwestie związane z reparacjami wojennymi. W związku z tym politykom niemieckim to się nie podoba i przypływie szczerości zupełnie wprost mówią o tym, że życzyliby sobie tego, żebyśmy nie kontynuowali rządu w Polsce, ale na szczęście o tym decydują polscy obywatele. Panie Rzeczniku, jeszcze poprosiłabym o drugi komentarz a propos ostatniego wpisu wczorajszego posłanki Agnieszki Pomaskiej, która posługując się manipulacją umieściła filmik na Twitterze a propos zderzenia drogowego z udziałem rządowej kolumny, które było nieprawdziwe. Internauci zwracali również jej uwagę, że to nie jest prawdziwy filmik. Nie było ani żadnych przeprosin, ani żadnych refleksji, czy można powiedzieć wprost, że no, świadomie wprowadza opinię publiczną w błąd. Dziękuję. Szanowni Państwo, mogę powiedzieć tylko tyle, że to nagranie, które przedstawiła wczoraj pani poseł Pomaska, nie dotyczy wczorajszego wydarzenia. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że oczywiście w tym miejscu przede wszystkim należy złożyć wyrazy ubolewania wobec tych, którzy są ofiarami tego wczorajszego wypadku, czyli policjantów, którzy no, są hospitalizowani z tego tytułu. W związku z tym tutaj chciałbym złożyć wyrazy współczucia tym osobom, które są ofiarami tej kolizji. A co do jej przebiegu, wczoraj policja informowała o tym, jak to wyglądało. W związku z tym macie Państwo obraz tej sytuacji i więcej no, w tym zakresie trudno coś dodać. Niektórzy oczywiście politycy opozycji być może będą chcieli tę sytuację wykorzystać do swoich celów politycznych, ale to już zostawiam ocenie tym, którzy obserwują i komentują politykę. Bardzo proszę, pan redaktor. Bartłomiej Myślak, TVN24. Pierwsze pytanie, panie ministrze, czy pan może potwierdzić te doniesienia, które się pojawiają, że w tej kolumnie, którą zamykał radiowóz, który uległ wypadkowi, znajdował się premier Mateusz Morawiecki? Ale to jest chyba informacja już potwierdzona, w związku z tym tak. Okej, okay, druga sprawa. Mając świadomość, tak jak pan mówi, że trwa jeszcze wyjaśnianie przez policję, o czym mówił też rzecznik komendanta głównego Mariusz Ciarka, czy to, że po raz kolejny dochodzi do zdarzenia jednak z kolumną SOP-u, nie powoduje, że powinno dojść do przeglądu pewnych procedur i może do zastanowienia się, czy na pewno zawsze, kiedy jedzie kolumna, ona musi się poruszać na sygnałach, ona musi się poruszać z dość dużą prędkością, co też nieraz widziałem, pracując też poza Warszawą, na takich drogach, choćby jak wczoraj do tego wypadku doszło. Panie redaktorze, ale no, jednak byłbym wdzięczny, gdyby odnosić się do wczorajszego wydarzenia i policja przedstawiła informację w tym zakresie, że doszło do kolizji w taki sposób, że drugi samochód z przeciwległego pasa ruchu wjechał na pas, którym prawidłowo poruszała się kolumna oznaczona. I w związku z tym, no, to są fakty z wczorajszego wydarzenia i w związku z tym no, pragnę to podkreślić, bo rozumiem, że być może inny obraz rzeczywistości chciałaby przedstawić pańska stacja. Natomiast standardowym działaniem, również gdy przyjeżdżają inni przedstawiciele władz, prezydenci, premierzy innych krajów, jest to, że pojazdy, które, znaczy, że kolumny, które jadą z prezydentem, premierem, są kolumnami w myśl przepisów prawa o ruchu drogowym, bo inaczej by to oznaczało, że ta kolumna mogła być przerwana przez inny pojazd i dlatego jeżdżą w kolumnie oznaczonej, która jest oznaczona sygnałem dźwiękowym i świetlnym. Panie ministrze, przyzna pan, że poruszająca się z dużą prędkością kolumna i nawet znajdujące się w niej pojazdy i kierowcy mają na sobie trochę większą odpowiedzialność niż inni kierowcy, którzy nie muszą być przeszkoleni i przy spotkaniu takiej kolumny mogą zachować się nerwowo. Sam widziałem poruszające się z dużą prędkością kolumny na takich drogach. Panie redaktorze, no nic więcej nie mam do dodania. Pytanie, no, pan czy ma prawo można do przejrzeć procedury? Swojego. Panie redaktorze, ma pan prawo do swojego komentarza, ja swoje odpowiedzi już udzieliłem. To jeszcze chciałem zapytać o to, co ostatnio pytałem, gaz LPG, czy coś się zmieniło, czy Polska zabiega w Unii
żeby nałożyć embargo na gaz LPG i żeby... Szanowni Państwo, Polska była pionierem, jeżeli chodzi o kwestię realizacji sankcji dla Rosji. Przypomnijmy wtedy, gdy Polska apelowała o to, aby przez gazociągi, te główne gazociągi, najważniejsze, które zasilają najbardziej finansowo Rosję, żeby je odciąć, to wtedy Niemcy, wiele innych krajów Unii Europejskiej sprzeciwiało się temu. Dobrze, że Polsce wtedy udało się ten sprzeciw przełamać. Dzisiaj, jeżeli chodzi o kwestie związane z gazem LPG, nie ma takich regulacji na poziomie unijnym. My wcześniej je zgłaszaliśmy, nie ma w tej chwili takich decyzji na poziomie unijnym. I zresztą powiedzmy sobie wprost, że tego typu decyzje dzisiaj mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo Polski, ponieważ alternatywy co do kwestii gazu LPG w zakresie importu gazu LPG nie ma w takim zakresie, jak na przykład w zakresie tego gazu, który jest przesyłany rurociągiem. My na szczęście zbudowaliśmy Baltic Pipe i dlatego jest taka alternatywa, bo gdyby nie to, to faktycznie dzisiaj Polska byłaby w ogromnym kryzysie gazowym. Dobrze, czy polski rząd prowadzi jakieś działania, żeby takie procedury... Od wielu miesięcy, panie redaktorze. Żeby embargo na LPG... Od wielu miesięcy, panie redaktorze. Jakie to są działania? Zgłaszanie tego na poziomie Rady Unii Europejskiej. Pan pewnie wie o tym, ale... No dobrze, więc pytam o perspektywę czasową. Kiedy... Proszę pytać komisarzy w Brukseli i wszystkich innych przewodniczących, szefów rady, szefów rządów, ponieważ to o nim decydują wspólnie, jednomyślnie w tym zakresie. Dzień dobry, Kamil Nowak, Polsat Wydarzenia. Panie ministrze, powiedział pan dzisiaj w radiu RMF FM, cytuję, że zawsze po takich sytuacjach wskazany jest przegląd procedur i należy go wykonać. Odnoszę się oczywiście do wczorajszego wypadku z udziałem kolumny rządowej. W związku z tym chcę zapytać, czy ten przegląd procedur będzie rutynowy, czy wynika z niejednoznaczności tych procedur? Nie, nie wynika z niejednoznaczności, natomiast zawsze po takich wydarzeniach istotne jest, aby mimo wszystko dokonać analizy takiego wydarzenia, bo to jest zdarzenie w ruchu drogowym i zawsze za każdym razem tego typu analiza jest przeprowadzana. Dzień dobry, Dawid Styś, Polsat News. Panie rzeczniku, to ja dopytam jeszcze o 40 milionów euro dla rolników. Jest zgoda Komisji Europejskiej. Pytanie po pierwsze, czy jesteście państwo zadowoleni? Po drugie, czy to wystarczająca kwota? Szanowni Państwo, powiem w ten sposób. Szkoda, że tyle Komisja Europejska zwlekała z uruchomieniem tej pomocy. Dobrze oczywiście, że ona jest przyjęta, natomiast przypomnijmy, że przytłaczająca większość pomocy dla rolników jest ze środków krajowych. To jest łącznie do kilka miliardów, blisko 10 miliardów złotych, więc oczywiście dobrze, że kilkaset milionów złotych z Unii Europejskiej trafia też do polskich rolników, ale większość tej pomocy ma charakter krajowy, państwowy, z polskiego budżetu, z budżetu, który został uszczelniony poprzez ograniczenie luki VAT-owskiej, więc no to tytułem jakby porównania tych dwóch kwot. Dobrze, że oczywiście ta decyzja została podjęta. Liczylibyśmy na oczywiście szerszą pomoc, ale raczej spodziewać się ze strony Komisji Europejskiej nie można. To jeszcze dopytam, czy to jest tak, że w takich momentach również rozmawiacie na przykład z rolnikami, pytacie, jakich funduszy oni potrzebują, czy wy to wiecie i na tej podstawie... Panie redaktorze, to zależy, o które elementy pomocy pan pyta, bo oczywiście te, które zostały wdrożone, one dotyczyły zaburzenia na rynku importu ze strony Ukrainy, generalnie geopolitycznych zawirowań dotyczących eksportu i importu zbóż. No więc to wynikało, tak jak pan wie, z postulatów, które były głośno wyrażane przez rolników. Ale też są sektorowe różnego rodzaju środki pomocowe, czy to dotyczące kwestii związanych z bydłem, z trzodą chlewną, więc jakby to jest zróżnicowana pomoc i ona jest sektorowo zgłaszana przez zazwyczaj związki poszczególnych grup rolniczych i w takim dialogu to się odbywa. Dzień dobry, Wawrzyniec Zakrzewski, Radio Tok FM. Ja bym się chciał najpierw dowiedzieć, kiedy rząd w takim razie, w związku z tym nawiązuje do tego, o czym pan powiedział, jeśli chodzi o tarczę, o przedłużenie tarczy antyinflacyjnej, kiedy rząd przyjmie regulacje w tej sprawie, kiedy, bo rozumiem, że Sejm musi się jeszcze zdążyć się Mówimy tym o VAT-cie zerowym? Tak, tak. Tu nie ma potrzeby zmian ustawowych, to jest na poziomie rozporządzenia. My utrzymaliśmy, stworzyliśmy takie rozwiązania prawne, które umożliwiają elastyczne podejście do tej kwestii, dlatego tu nie ma problemu. Dobrze, świetnie. W takim razie, jeżeli mógłby pan coś powiedzieć o innych tarczach, chodzi mi o ceny gazu i prądu na przyszły rok. Jeśli chodzi na przykład o prąd, już teraz są odbiorcy, którzy dostają wyższe rachunki w związku z tym, że przekraczają ten limit, do którego cena jest zamrożona. Czy coś wiadomo, jak będzie się dalej wyglądało? Szanowni Państwo, tutaj wszystko zależy od sytuacji geopolitycznej. Mamy pół roku jeszcze do zakończenia aktualnego, w związku z tym takie decyzje zapewne będą zapadały jesienią. Jeżeli sytuacja geopolityczna się ustabilizuje, to ceny energii też będą wyglądały nieco inaczej i też one nie są już tak wysokie, jak były zapowiedzi. Pamiętajmy, że jeszcze niedawno przecież opozycja mówiła, że to będzie kilkanaście tysięcy procent tego, co było wcześniej, tak? Czyli kilkanaście razy większa cena energii niż w zeszłych latach. Tak nie jest, między innymi właśnie dzięki tarczy.
tarczą energetycznym, które zostały w tym roku wprowadzone. To jest też ogromna kwota, która jest dodatkowo kierowana właśnie na pomoc w tym zakresie. Na ten rok to jest zabezpieczone. Co do przyszłego roku, to tak jak mówię, decyzje będą zapadały zapewne jesienią tego roku. A w projekcie budżetu przyszłorocznego są wzięte pod uwagę W projekcie przyszłorocznego budżetu, tak jak w każdym budżecie państwa, zazwyczaj jest zakładka na interwencje, które mogą być dodatkowo uruchamiane na rynku, ale też można znowelizować zawsze budżet państwa w przyszłym roku, jeżeli byłaby taka potrzeba. W tym roku przecież też na przykład teraz nowelizujemy ustawę budżetową i też tam zostawiamy taką zakładkę rezerwową, która ewentualnie, gdyby się coś wydarzyło, pozwala na interwencję. To jeszcze bym zapytał o węgiel, bo w zeszłym roku pamiętamy wszyscy, jak wyglądała sytuacja, jak się nerwowo zrobiło w pewnym momencie, czy już jeśli chodzi o kwestię węgla i zabezpieczenia węgla na przyszły rok, czy w tej sprawie coś możemy... Szanowni Państwo, w tej chwili nie identyfikujemy takich ryzyk jak w zeszłym roku, jeżeli chodzi o ceny węgla. Też pewne zapasy są już na terenie Polski. Faktycznie ma Pan rację, że nie sprawdziło się to, co też zgłaszali nasi oponenci polityczni. Pamiętajmy, że oni mówili, że ludzie zamarzną w Polsce, że rząd sobie nie poradzi z tym. A na koniec wprowadziliśmy razem z samorządami terytorialnymi, to zazwyczaj tych małych miejscowości, wójtów, burmistrzów, którzy sobie dużo sprawniej radzili w tych obszarach, cały system dystrybucji węgla w Polsce plus dopłat do tego węgla. Z jednej strony dopłata ta, która wynosiła 3000, a później też maksymalna cena w tych punktach, co finalnie doprowadziło do ceny, którą zapowiadaliśmy, czyli około 1000 zł za tonę, bo ta dopłata plus cena regulowana w punktach dystrybucji węgla de facto powodowała tą cenę, którą wcześniej zapowiadaliśmy, do 3 ton. A jeżeli chodzi o miał, którego się nie da wykorzystać, jeśli chodzi o ogrzewanie domów prywatnych, czy tutaj wiem, że górnicy sugerują, że coś w tej sprawie należy zrobić. Czy rząd ma jakiś pomysł, jak rozwiązać kwestię? Panie redaktorze, no tutaj już działają mechanizmy rynkowe. Część akurat tego miału może być wykorzystywana w innych potrzebach energetycznych i z tego co wiem, częściowo jest wykorzystywana, ale siłą rzeczy oczywiście jego jest więcej niż standardowo, ponieważ naszym celem było szybkie zabezpieczenie potrzeb energetycznych i gwarancji ciepła dla polskich obywateli. I elementem ubocznym sortowania węgla, który później był używany przez mieszkańców gospodarstw domowych, było pozostawienie tego miału. I on oczywiście przez dłuższy okres zapewne będzie sprzedawany, no bo siłą rzeczy zapotrzebowanie akurat na ten element węgla jest dużo mniejsze. Czyli rozumiem, że w tej sprawie rząd nie ma nic specjalnie do Panie redaktorze, no są spółki, które się tym mają zajmować i będą sprzedawać zgodnie z zapotrzebowaniem rynku. No, to, co my zrobiliśmy i mogliśmy zrobić, to szybko zabezpieczyć potrzeby lokalne. Zaraz okaże się, że zarzutem jest to, że pozostał miał, dlatego że zabezpieczyliśmy węgiel dla gospodarstw domowych. No, nie dam się wciągnąć w taką, że tak powiem, tutaj retorykę, no bo siłą rzeczy oczywiście mogło nie być tego miału, ale wtedy nie byłoby też węgla w polskich gospodarstwach domowych zimą tego roku. Myślę, że zdecydowanie wolimy, że jest więcej miału, ale był węgiel w gospodarstwach zimą tego roku. To jeszcze skorzystam z okazji. Czy wiadomo, co dalej z wakacjami kredytowymi w kontekście wyroku TSUE? Czy coś się w tej sprawie zmieni, czy w ogóle są jakieś nowe pomysły i jakieś nowe, kiedy możemy się na przykład nowych decyzji w tej sprawie spodziewać? Tutaj, tak jak też wspominałem jakiś czas temu, to też raczej czwarty kwartał tego roku, jeżeli chodzi o decyzje w obszarze wakacji kredytowych, bo musimy widzieć, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o stopy procentowe, sytuację na rynku kredytowym szeroko rozumianą. Co do kwestii związanych z wyrokiem TSUE, o którym Pan wspomniał, to pamiętajmy o tym, że banki na szczęście zawiązywały odpowiednie rezerwy na ten cel i dlatego dzisiaj, tak jak widać, sytuacja polskiego systemu bankowego jest stabilna i ten wyrok na szczęście w żaden sposób finalnie nie spowodował jakiejś bardzo trudnej sytuacji w sektorze bankowym, bo sektor bankowy się przygotowywał na taką decyzję, potencjalną taką decyzję. To ostatnie pytanie, obiecuję. Nawiązuję tutaj do wystąpienia ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro w Bogatyni. Mianowicie pan minister po raz kolejny, mam wrażenie, wspomniał o tym, iż reforma sądownictwa i generalnie to, w jaki sposób sądownictwo funkcjonuje, to chyba nikogo w obecnej sytuacji nie satysfakcjonuje. Jest, krótko mówiąc, torpedowana przez pana premiera i chciałbym, żeby... Ale gdyby pan zacytował, tak, bo nie przypominam sobie takiej wypowiedzi. Chodziło o sugestia panie redaktorze, wiązała się... Ja już publicystom zostawiam sugestie, natomiast tak, uważamy, że sądownictwo w Polsce powinno funkcjonować zdecydowanie lepiej, to pod kątem przede wszystkim długości postępowań, które trwają dużo. Część w tym zakresie udało się robić, teraz też jest pewne przyspieszenie, jeżeli chodzi o obszar informatyzacji, a po wyborach też będziemy rozmawiać o bardziej kompleksowej reformie, ale w tej chwili na to w tej kadencji już czasu nie ma.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Pan redaktor wyczerpał do wszystkich. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, widzimy się zapewne we wtorek. W czwartek.